Rwanie, dzień dobry, Bożenko, dzień dobry, Anetko. Ja witam, dzień dobry, Milenko, dzień dobry, Anetko. Dzień dobry. To opowiedz nam, Bożenko, z czym przychodzisz. Wychodzę właśnie ze swoimi problemami. To jest tak, pierwszy punkt, to jest tak, towarzyszy mi strach. Strach to dotyczy duchy w nienawidzaniu od 9-10 lat, jak mój dziadek zmarł. Zaczął przychodzić i to tak trwa, nie? Słyszę je tutaj też w tym właśnie mieszkaniu, bo też widziałam coś i słyszałam. No i lęk, boję się właśnie, bo przez ten lęk, strach, nawet jak jestem pod prysznicem, ja w ogóle nie zamykam oczu, nie? Tak się boję. Jest Od tak, że 10 lat. Znaczy nie to, że od 10 lat. Mając 10 lat, to do mnie przychodził dziadek i od A tamtej kiedy pory. miałaś 10 lat? Okej. Okay. Tak, jak ja miałam. I to było tak, trwało, nie wiem, do moich 7 lat, trwało 8 lat, że to tak intensywnie mnie właśnie stresowało. Tak panicznie się bałam. Ale ja do dzisiaj mam to, że ja często przy świetle śpię. Zapaloną lampkę mam zapaloną. Właśnie jak się kończy, to jest sekunda, jak tam spłukuję te oczy. Otwieram nawet, bo gdzieś już czuję, że jest coś nie tak. Boję się. Ten lęk jest w sobie. No to tak właśnie ciemności, jak same boję się cienia swojego. Ja patrzę na cień i ja się go boję. Ja się go boję. Będę cię prosiła o to, żebyś, bo ja mam twoje punkty, żebyś po prostu krócej i treściwie. Lęk wystarczy. Tak. Lęk z wysokości, to też tam było jakieś tam wydarzenie. Boję się pływać, to tak to jest lęk. Skurcze właśnie w brzuchu, tutaj mam w tych miejscach, jak się schylam, mam takie intensywne, mocne skurcze w nogach. W ogóle w nogach to jest tak, że było odmrażane i tam jakieś różne rzeczy się dzieją w tych nogach. No i tak. Właśnie ja nie pisałam, zawroty głowy, coś mi się słabo robi, nie? Takie mam. Od kiedy te zawroty głowy? Nie pamiętam to chyba zawsze, to jest, to nie jest tak, że czas, ale to jest tak bardzo często, nie? Słabo mi się robi. A co lekarz na to? Badałaś to? No nie badałam, bo to powoduje to, no nie badałam. No i pogarszający się wzrok. Słucham. Ja w ogóle czuję, jakbym miała tutaj, to po prawej stronie, to jakbym miała taką zatkaną tą głowę, nie wiem, szum taki też czuję, nie? Dobra. O, tak. W ogóle towarzyszy mi ogromny wstyd, ale to jest od urodzenia. Jak pamiętam, opowiadano mi to, ja się zawsze wstydziłam, ale to jest coś co ogromnego. Właśnie wstyd mówienia, poczucie niższości mam, zawsze czuję się, jakbym była gorsza, wstydzę się wszystkiego. W ogóle to chyba tak też pochodzi też z młodych lat, bo wychowałam się tam w wielodzietnej rodzinie i no biedniejsi byliśmy i chyba to też mi towarzyszy. Zawsze jestem, nie wiem, gorsza, biedniejsza i tak dalej. Nie? No te nieudane związki moje małżeńskie. Teraz jestem w małżeństwie, niby chcemy być razem, ale gdzieś się nie dogadujemy, jest coś nie tak. Zawsze czuję taki respekt do mężczyzn. Jak rozmawiam, zawsze uciekam, nie? Gdzieś się wstydzę właśnie i do przełożonych nie, też czuję tą niższość, tak jak mówię. Słaba pamięć, brak koncentracji. No i chciałabym się też nauczyć, jestem teraz w Niemczech, niemieckiego umiem jakąś tam podstawę, ale moja nauka to jest od młodych lat, ja uczę się, powtarzam, ja po prostu nie pamiętam. Ja po prostu nie pamiętam. I mam właśnie, z tego mam też, nie potrafię wysłowić, nie potrafię powtórzyć, nie? Jest mi ciężko, powtarzam po parę razy. W ogóle problem z wymową, ja miałam tak w drugiej klasie, mój ojciec też był taki bardzo, nie wiem, też mogłam nazwać, że gadam jak sobie, to mi
No to tak przed niego jąkałam się i do tej pory mi się to zostało, że czasami zatrzymuje właśnie, zatrzymuje właśnie gumowe może. No i tak ciężko pracuję całe życie. Jakieś urlopy czy coś, ja zawsze pracuję i nie mam te pieniądze, ale to nie jest tak, żebym ja tak mogła sobie swobodnie poruszać. A, i tak jeszcze co pani chciałam powiedzieć. Miałam taki sen. Miałam taki sen w nocy. To też wychodzi ten. To nie był sen, ja to nie był sen. Ja się przebudziłam, to mnie coś przebudziło. Ja widzę tylko taki cień, ja leżę, a ja jakbym się unosiła, a ktoś wychodzi, jakiś duch ze mnie, właśnie wyszedł ze mnie. To było wszystko. Ja nie bałam się tego, nie? I tego. A kiedyś tak było też, ja rano się przebudziłam, to była siódma po siódmej, a to było tak, chciałabym tylko to sprawdzić, na wesoło, coś jakby za mój nos ruszało, ale ja czułam jakbym miała z gumy ten nos, nie? I mówi, no stań, pomedytuj. Ja tak naprawdę pomedytowałam, ale potem przestałam, nie? Ja nie wiem, co to jest. O, i teraz się boję medytować, bo nie wiem. No i co? Miałam też taki sen właśnie, że to już po napisaniu do was właśnie patrzę z góry, to też jest taki dom, jakby bardzo wysoki blok, schody wysokie. Ja patrzę się, gdzieś tam jestem z góry, oglądam, a idą ludzie w takich fartuchach białych pod ten, w takim szeregu i tylko słyszę takie buty, jakby drewniaki, takie klumpy, stukanie, to jakby niewolnicy szli. Tak później sobie na drugi dzień to uzmysłowiłam, że to jakby to niewolnicy. I mnie przebudziło w tym momencie, bo do prawego ucha mi mówiło, i to, że niby cicho, żeby nikogo nie obudzić, nie sąsiadów, czy jak. I tak ciii, takie przeraźliwe, te ciii, tak parę razy, aż mnie obudziło to, nie? No i w ogóle mam w nocy zawsze pierwsza pięć, to ja muszę wstać. To jest taka pobudka, jakby po prostu I dla od mnie, kiedy jak masz to taką... papa. To mam cały czas, naprawdę. To jest, a w ogóle siostra zmarła, to ja w ogóle miałam tak właśnie pięć po pierwszej, to punktualnie, ale ogólnie to mam chyba tak cały czas w nocy się budzę. I co robisz, kiedy się budzisz o tej pierwszej pięć? Do toalety przeważnie, no i ten czas no, mam problem z zaśnięciem, to się do tego odnosi, Okej, nie? To okay. jest chyba tak, ja w ogóle mam po swoim mieszkaniu się boję właśnie, chciałabym sprawdzić to mieszkanie tutaj. To jeszcze chodzi jeszcze o męża. To jak my teraz żeśmy zakupili działkę pod mieszkanie, chcemy się wybudować. I jak on rozmawia na temat tej działki, to domu, to ja się denerwuję bardzo. Nie wiem, czy on po prostu za dużo rozmawia, czy to jest po prostu związane z tą działką, jakby można było sprawdzić tą działkę, czy coś na tej Znaczy, my działce takich rzeczy nie robimy, dlatego że nie. to tak jakbyś oddawała nam przywilej zadecydowania za ciebie w sprawie tej działki. Ja proponuję, Aha. żebyśmy zrobiły tę sesję, a ty później po prostu intuicyjnie wyczujesz i sprawdzisz, o co chodzi. Dlatego że wiesz, mogłybyśmy coś powiedzieć, co za 5 minut później byłoby nieaktualne. Nie wiem, wiesz, może coś ominęłam, ale to już pewno wystarczy. To, co trzeba, wyjdzie na sesji, No Bożenko. tak. Chciałaś zaprosić, wiem, że na koniec, ze swoją rodzinką. Tak, chciałam zaprosić mojego męża, mojego syna Damiana, córkę Kamilkę, no wnuczka oczywiście, mam jednego, Olusię, no i zięcia Wojtusia. No jakby to chciał z mojej rodzeństwa przyjść, nie wiem. No tak, To teraz, Bożenko, poprosimy Cię o wyłączenie mikrofonu na ekranie. Super, nie słyszę. Anetko, gotowa? Powiedz mi, czy gotowa. jesteś połączona już z Bożenką. Jestem, ale inaczej niż zwykle. Co to znaczy? Oznacza to, że zobaczyłam Bożenkę jako źródło energii, które jest czarno-białe, i z tego źródła energii idą takie promienie jak Wi-Fi, jak symbol Wi-Fi, i te promienie odpychają. Przynajmniej mnie, w sensie takim, że ja nie mogę się albo nawet nie chcę się zbliżyć do niej, bo one są takie przeszkadzające, takie odpychające, jakby właśnie odpychały. Znajdź w sobie tę niechęć.
Ona dotyczy tych promieni. Gdzie ją masz? Myśli przychodzą do głowy, W takie takim razie odpychające. włóż swoje energetyczne ręce, znajdź źródło i mechanizm tych myśli, wyciągnij to. Te promienie absolutnie cię nie dotyczą i nie wpływają na We mnie nie ma niechęci. Ja chcę, ale to tak jakby informacja z tych promieni ciebie. taka To docierała zabezpiecz się do przed tą informacją. One cię nie dotyczą, te promienie. Jesteś na nie całkowicie odporna. A teraz stań przed Bożenką, spójrz jej w oczy powiedz mi, czy to jest nasza Bożenka. Jest nasza Bożenka, chociaż nie widzę jej, jakby miała oczy, tylko widzę ją jako czarno-białe źródło energii. To jest ona? Tak. Więc nawiąż z nią kontakt telepatyczny, z jej najbardziej świadomą częścią. To może być jedna cząsteczka. To po tej białej stronie. Znalazłaś jej świadomość? Tak. Jesteś z nią połączona? Tak, cały czas. Super. W takim razie, skoro my ją rozpoznałyśmy, to zapytaj ją, czy ona nas rozpoznaje. Czy to jest obopólne? Tak. Po co zawołała nas? Do siebie, do swojej przestrzeni? Bo mówi, że nie panuje nad tymi promieniami. Nad tym, jak radiacja, ona nazywa to Aha, radiacją. jasne, nad tą radiacją. Okej. A dlaczego jest podzielona na biel i czerń? Mówi, że te białe są czyste, a te czarne są nieczyste. Ale co to jest? Części. A Części części. nieczyste. I Jakby jaki. energetycznie takie są zaczernienia, zaczernienia. Aha, i w jaki sposób jest podzielona na biel i czerń? To jest wymieszane, to jest jak mereszka wygląda. Aha, okej. Okej. Więc zgadza się na tę sesję, na sobie i dla siebie? Tak. Dobrze. Powiedz mi, co, jak ją widzisz od stóp do głów. Jak widzisz jej ciało subtelne? Już wiemy, że jej energie są przemieszane. Są czarne części, które są czymś zanieczyszczone, i te białe, które są czym? Są czyste po Są prostu, to czyste. jest jej. Okej. Nie Zeskanuj ją. widzę. Tak. Nie widzę Bożenki jako, nie wiem, postaci ludzkiej, tylko widzę ją jako taki nieregularny kształt, bez konkretnych części ciała. Po prostu tak ją czytam, jako źródło energii, jako Dobra. ona. Okej, co jeszcze widzisz? Widzę, że dosyć ciężko jest się dostać do niej, tam przez tą radiację, że ta radiacja stwarza dystans. Masz na myśli innych ludzi? Tak, tak. I ta radiacja też może powodować, że wyobrażenia na jej temat będą pomylone albo Okej, na razie interesuje zasugerowane. mnie tylko, żebyś zeskanowała jej ciało i powiedziała mi, co w niej jest, co w niej widzisz. No, tyle. Nie widzę w środku nic szczególnego, chociaż wydaje mi się, też tego nie mogę dostrzec jeszcze dokładnie, że pomiędzy białymi i czarnymi częściami są jakieś połączenia, takie niteczki. Okej, dobra. Aletko, jesteś połączona z najbardziej świadomą częścią Bożenki. W takim razie chciałabym z nią porozmawiać. Zostawisz mnie z nią? Tak. Zostaw mnie z nią. Hej, Bożenko. Hej. Zobacz, Aletka przed tobą stworzyła lustro. I teraz się oglądasz. Powiedz mi, co widzisz. Widzę te promienie. Czym są te Siebie nie promienie? widzę dobrze. Okej, a siebie nie widzisz dobrze. Widzisz te promienie, a siebie nie. Czym są te promienie? To coś, co ze mnie wychodzi. Skąd z ciebie wychodzi?
z głowy. Co masz w głowie? Skąd wychodzi z twojej głowy? Są takie nakładki jak w kształcie litery S. Gdzie masz te nakładki? Na czubku głowy. Na Układają czubku się jak głowy. włosy. Ile masz takich nakładek? 6. Sześć. I co ci robią te nakładki? Zobacz, co robią na twojej głowie te nakładki. To one są źródłem tego promieniowania, ale wyciągają coś, wysysają z wewnątrz, z głowy. Co ci wysysają? Zobacz. Co wysysają z twojej głowy? Myśli pełne strachu. Aha, myśli pełne strachu. I dokąd idą te myśli pełne strachu, kiedy wysysane są z twojej głowy? Są dookoła mnie jak radiacja, Aha, jak promieniowanie. więc te nakładki na głowie wysysają twoje myśli o strachu, lęki, a później promieniujesz tym. I co ci to robi? To promieniowanie, jak na ciebie oddziałuje? Stwarza problemy. Problemy? Problemy w życiu fizycznym? Tak. Od jak dawna tak promieniujesz? Nie wiem, nie zorientowałam się. Zobacz teraz, zobacz swoją linię czasową i powiedz mi, od jak dawna wypromieniowujesz te lęki. Dawno, dłużej niż życie Bożeny. Dłużej niż to wcielenie. Więc przyszłaś na świat z tym sprzętem? Powiedziałaś, że te nakładki na głowę zbierają z twojej głowy myśli, lękliwe myśli. I zobacz, co jest źródłem tych lękliwych myśli, które są wysysane z ciebie. Przemieszanie białego i czarnego i zwiększanie się ilości czarnego w białym. Coraz więcej tego jest, coraz ciaśniej. To teraz prawą ręką dotkniesz białego, a lewą ręką dotkniesz czarnego. I już masz wszystkie informacje. Co to jest to białe, co to jest to czarne? Odwrotnie byłoby mi lepiej, bo ta lewa strona jest biała, czarna jest Jak prawa. chcesz. Jedną ręką dotykasz białego, drugą ręką czarnego. Biała jest czysta, biała jest świeża, jest jasna, jest lekka, ale jest przytłoczona przez to czarne. To czarne jest jak smoła, gęste, ciężkie. I co to Pływa. jest? To nie moje jest. Nie Nie twoje. moje, ale miesza się z moim i wpływa na myśli. A co to jest w takim razie, skoro to nie jest twoje? Co to jest to czarne? Coś, co mnie zasiedla, takie przyszło słowo do mnie. Coś, co się zasiedla, w porządku. Jest zasiedleniem. Co robi z tobą to zasiedlenie? Sprawia, że produkuje myśli, Lękliwe, które tak? lękliwe. Idzie to do głowy i z tymi nakładkami promieniuje wokół mnie. I pojawiają się problemy w życiu, bo I to wypromieniowujesz to. tak. Dobrze. Przypomnij mi, po co się dzisiaj spotkałyśmy? Po co nas zawołałaś? Żeby problemy zlikwidować. A co jest źródłem problemów? To jest źródłem problemów. To czarne? To czarne, tak. Więc spotkałyśmy się, żeby wyeliminować źródło problemów, prawda? Czyli to czarne. Chcesz to zrobić? Tak. Bardzo dobrze. Bo teraz policz od jednego do trzech, a pamiętaj, że mam twoje pełnomocnictwo. Kiedy powiem trzy, to co cię zasiedla, całkowicie opuści twoje ciało. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Całkowicie.
Całkowicie. Głęboki oddech, bo to z ciebie wyszło. Powiedz mi, co z ciebie wyszło? Czarne. Ojej, lżej. Bardzo dobrze. Czarne z ciebie wyszło. Co to Mam jest? dreszcze. Super. Dreszcze są bardzo pozytywną oznaką. Zobacz teraz, co z ciebie wyszło. Co cię zasiedlało? Lepkie, czarne, takie okropnie ciężkie. Każ temu czemuś przyjąć oryginalną formę i powiedz mi, co to jest? Co to jest? Jak zwierzę jakieś wygląda. Jakie zwierzę? Ale mi jest zimno, jak na to patrzę. Mi jest zimno. Na trzy. Przestanie ci być zimno. Raz, dwa, trzy. Nie odczuwasz już zimna. Nie odczuwasz, bo tam nie ma temperatury. Powiedz mi, jakie zwierzę? Co z ciebie wyszło? To jest podobne do węża. Jakiś gad to jest. W porządku, blokujemy go. Już. Jest sparaliżowany. Nic nie może zrobić. Boisz się go? Nie, tylko on sprawia, że jest mi zimno i marznie mi nos. To nie on sprawia, tylko ty, wierząc w to, że on może tak sprawiać, robisz, że jest ci zimno. Ja ci powiedziałam, żebyś to wyeliminowała, to poczucie. Bo tam nie ma temperatury, tam gdzie jesteś. Wiem, ale jak patrzę na niego, myślę o nim, to zimno przychodzi. Może to strach jest przed nim, nie wiem. No to poszukaj, gdzie jest ten strach, który objawia się u ciebie w postaci odczuwania zimna. Zaczyna się od nosa i kończy się na nosie, bo to jest jakbym wyczuwała go, ale czuję to wszystko w całym ciele i drży. Całe ciało mi drży. Co masz w nosie? Na co reaguje twój nos? Mój nos reaguje na zapach jego. Na zapach, ale ponieważ on jest sparaliżowany, więc wszystko jest sparaliżowane, nie ma zapachu. Nie wydziela żadnego zapachu. Nie ma żadnego zapachu. On całkowicie opuścił twoje ciało. Zostaw mnie z Anetką. Anetko, rozłącz się. Rozłącz się całkowicie. Powiedz mi, co czułaś, kiedy przepuszczałaś Bożankę? Dreszcze, zimno, zdenerwowanie, obrzydzenie, bardzo duży dyskomfort spowodowany uświadomieniem sobie, że ktoś, jakaś istota zasiedlała ją, Bożenkę. Odwrotnie. Brawo dla niej. Że sobie uświadomiła i że to coś z siebie wyciągnęła. Przecież po to się spotkałyśmy. Lepiej się czuje teraz, kiedy opuścił jej ciało subtelne? Tak. Więc brawo. W ciele lepiej, ale to, że stoi blisko i ta świadomość, że on był w niej, ją tak odrzuca. Obrzydza. Jeśli jest za blisko, to 5 metrów od niej. A jeśli zajdzie potrzeba, to 10 lub 15. Tak, żeby poczuła się komfortowo. To ona rozdaje karty. Tak, odsunęłam go. Bardzo dobrze. Powiedz mi, jak teraz widzisz jej ciało subtelne? Teraz ma formę ludzką. Teraz widzę, że widzę ciało, ale głowa jest czarna cały czas. Co jest takiego czarnego jeszcze w głowie? Głowa jest jakby w domyśle. Ona jest, tylko jest niewidoczna. Jest po prostu cała czarna. Cała wypełniona jeszcze czym? Myślami. To czarne, to czarne w głowie to są jej myśli, czy to jest ciągle on? Za jej przyzwoleniem nie, już... To są myśli. To są myśli, to już nie jest on. Okej, w porządku. To już są jej produkcje. To jest łatwiejsze do wyeliminowania, niż sobie to wyobraża. Co jej robią te czarne myśli teraz?
no ma to poczucie obrzydzenia, odrzucenia od niego takiego, tak produkuje właśnie takie. Z jednej strony to bardzo dobra reakcja, bo to znaczy, że chce się go pozbyć. Z drugiej, żeby nam to nie przeszkadzało podczas naszej pracy, wyciągniemy to. Anetko, za przyzwoleniem Bożenki, włóż swoje energetyczne ręce w jej głowę i wyciągnij tę całą czarną masę. Wyciągnij to. Już to masz w swoich rękach. Powiedz mi, co trzymasz w rękach? Trzymam cały kask, taki jak do motoru, czarny cały. To jest forma, jaką przybrały jej czarne myśli, czy to jest implant? Tak, to jest jedno i Forma. drugie. Forma, którą przybrały myśli, one aż się tak w taką kapsułę Zmaterializowały. zmaterializowały, ale na pewno te implanty, które tutaj w tej części ma cały czas, pomagają w tym. Okej, jak się czuję, kiedy ściągnęłyśmy ten kask z jej głowy? Lżejsza jest głowa. Mniej boli tutaj na karku. Właściwie nie boli teraz. To co? Ciężar z głowy zniknął. Pozbywamy się tego kasku? Tak. Do portalu. Już. Znika całkowicie. Powiedz mi, co się teraz dzieje z tą radiacją, która tak ci przeszkadzała na początku? Ona jest, ale ona opada w dół i jakby wsiąkała w ziemię. Nie rozprasza się dookoła, tylko opada od razu. Co jeszcze pozwala tym nakładkom na głowę działać, skoro nie ma już czarnych myśli, które były bazą do... Właściwie to tak działa, bo tam jest cały czas mechanizm, ale nie ma myśli, które... na których to oddziaływuje. Dlatego to od razu opada w dół i wsiąka, znika. Czy nadal Bożenka czuje obrzydzenie do tego bytu? Nie. Lepiej? Lżej? W ten sposób? Tak. Tak. Bardzo dobrze. To teraz niech nam powie, w jaki sposób był z nią podpięty. Co pozwalało mu ją zasiedlać? Myśli, które tworzyła, które współtworzyli w pewnym sensie, ponieważ samo zasiedlenie w niej powodowało, że tych myśli bardzo dużo produkowała. Jasne. To był stały klej. Pomiędzy, tak, poza tym pomiędzy tą czarną częścią, czyli nim, tą gęstą, smolistą, a jej jasną częścią są połączenia, czy były połączenia w formie takich nitek ciemnych. To teraz chcę, żeby nas zabrała dokładnie do tego momentu, w którym doszło do zasiedlenia. Kiedy się z nią połączył? Gdzie jesteśmy? To jest jak księżycowy krajobraz. Ale nie jest to księżyc, tylko chodzi bardziej o to, jak to wygląda. O takie Jest bardzo światło pusto. nocne, tak? Tak, jest nocne światło, są jakieś takie pagórki. Nic tam nie ma oprócz tych pagórków. Mam To jest na wrażenie, ziemi? że nie, to nie jest na ziemi i Bożenka nie ma ciała fizycznego. I co się Jest tam jak, dzieje? jest jak zorza taka energetyczna, jasna, ponad tymi pagórkami. Jakby oświetlała to miejsce swoim światłem. I ono jest ciemne, to miejsce, a tam, gdzie ona się pojawia, rozjaśnia się. Jest jak słoneczko, takie delikatne, zorza taka. Okej, i co się dzieje? Jej intencją jest oświetlać ciemne miejsca. Ona to robi celowo, intencjonalnie. Ona chce oświetlać ciemność W jakim sobą. celu? Nie lubi ciemności. Nie lubi czerni. Nie lubi złego. Boi się tego. Jest taką latarką dla siebie, a też jednocześnie chce, żeby te miejsca były jasne. I rozprasza się. I Bo co tam chce się coraz. dzieje?
tam się dzieje. Właśnie to rozpraszanie jest ważne, bo ona chce coraz większe obszary oświetlać sobą i jednocześnie wytraca siłę, to znaczy ta siła rozkłada się na większe obszary. Jest wtedy łatwo wniknąć pomiędzy nią. I widzę taką ciemną energię, która wnika pomiędzy nią. Stop, 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 stop. Nie można tak po prostu wniknąć. Żeby ta energia mogła w nią wniknąć, musiała dostać na to pozwolenie. Tak, ona się boi. Jej strach przed tym, co ciemne, powoduje, że się tworzą przestrzenie pomiędzy jej cząsteczkami. Tam się tworzą miejsca na to ciemne. I tam to przenika? To właśnie w strachu jest przyzwolenie? Posłuchaj konwersacji subliminalnej. To jest jak swój do swego ciągnie, czyli to ciemne wchodzi na swoje miejsce. To znaczy, To że już wcześniej tam było? Nie, chodzi o to, że to jest taka sama wibracja. Taka sama jest jakby... Ona się temu nie opiera, ponieważ ma tę wibrację w sobie, tę ciemną, przez to, że się tak rozproszyła. Odczytaj numer tej wibracji, czy odkoduj. To strach Co to jest? jest. Strach. Strach przed ciemnością, czyli tak jakby przyciągnęła dokładnie to, czego się obawiała. I ta ciemność to on, ten byt. Tak, tak. Też I w co takiej się... formie bardziej energetycznej, mniej stałej. Dopiero stabilizację nadała ona, kiedy ponownie starała się skupić, skoncentrować, bo jej zaczęło przeszkadzać. I co się dzieje właśnie, kiedy on już nią przeniknął? Ona czuje, tak jakby się sączyło w nią coś, co odczytuje, ale dopiero po jakimś czasie, że to jest obce, że to wcale nie jest jej. Próbuje temu przeciwdziałać, koncentrując się. Czyli pomimo strachu próbuje zrobić odwrotnie niż to, co robiła, bo wcześniej chciała rozszerzyć się, żeby oświetlić Dobrze, jak skupia się. największe. Okej, i co się A dzieje? teraz się skupia. I on się też koncentruje, czyli jej ruch skupiający powoduje, że on się skoncentruje i ona się koncentruje. Powstaje taka mereszka właśnie. I co się dalej dzieje? Idą razem już dalej. On Dokąd idą? podpowiada różne rzeczy, jakby komunikaty idą z tej ciemnej strony. Dokąd idą? Są jak piłka. Odbijają się różne rzeczy. Widać, że ta mieszanina powoduje ból i problemy różne. Czyli jakby ta ciemna część Ale dokąd idą? ciągnęła. Przez długi czas tam są, w tamtym miejscu, a potem spadają stamtąd. Co powoduje, że oddalają się od tego miejsca? Kierownictwo przejęła ta ciemna część. Okej, i dokąd prowadzi ją ta ciemna część, kiedy już przejęła kierownictwo? W jakim kierunku? Ta ciemna część też przyjmuje jakby rozkazy czy komunikaty W z jakim zewnątrz. kierunku idą? Spadają w dół. Ja widzę taki I dokąd bardzo... spadają? Zobacz, gdzie spadają. Jakby spadali na różne planety. Różne. I co się dzieje, kiedy spadają na te planety połączeni? Jakby były tam jakieś egzystencje i potem spadały dalej do kolejnych miejsc. I ile takich wspólnych egzystencji mieli aż do wcielenia Bożenki? 250. 250. Na różnych planetach. Tak. A teraz wróć z powrotem na to miejsce, tam gdzie doszło do połączenia i powiedz mi, czym jest to miejsce? Patrząc na to z perspektywy, co to jest? To też jest jakaś planeta. Ona jest neutralna w swojej... Po prostu jest pusta, nie zamieszkała. Ale nie dociera tam światło żadnej gwiazdy. Bożenka tam dotarła, po prostu jakby zsynchronizowała się z tą neutralnością,
ale jej intencja, żeby oświetlać, jest, powoduje problemy, jest początkiem tego, że ona ma taką W porządku, intencję, że. cofnijmy się w czasie, zanim jeszcze doszło do tej unifikacji. Jest już nad tym miejscem, ale jeszcze się nie połączyła z tym. Tak. Chciałabym z nią porozmawiać. Będę ją nadal nazywać Bożeną. Dobrze. Zostaw mnie z nią. Hej, Bożenko. Poznajesz Nie nas? wiem. Nie wiem, jak do ciebie mówić. Jak chcesz. Poznajesz nas? Wiesz, kim jesteśmy? I tak, i nie. Zobacz tę swoją przyszłość. W 2020 roku będziesz wiedziała, kim jesteśmy. Jest ta informacja przy was. Wiem, że was znam. Sama nas do siebie wysłałaś. I chciałabym tylko, żebyś mi odpowiedziała na jedno pytanie. Gdzie jest w tobie ten strach przed ciemnością? Gdzie go masz? Nie wiem. Jest wewnątrz, ale on jest inny niż myślisz. Jest chęcią, żeby nie było ciemności. Dobrze, bardzo dobrze. Nazwałaś to chęć, żeby nie było ciemności. Zabierz mnie do momentu, w którym ta chęć w tobie powstała po raz pierwszy. Gdzie jesteśmy? To moja refleksja. Stop, stop, stop. Zanim, na chwilkę zanim powstała ta chęć. Powiedz mi, gdzie jesteś, co robisz? Po prostu jestem. I każdą cząsteczką widzę wszystko. Wszystko dookoła. Nie ma dla mnie czegoś, czego nie mogę zobaczyć. Świetnie, więc nie ma, jakby horyzont jest otwarty. Nie ma barier, nie ma granic. Dokładnie tak, takimi istotami jesteśmy. To teraz zobacz siebie z góry, z boku, z jeszcze większej perspektywy. I zobacz, w jaki sposób ty sama, albo nie sama, dochodzisz do wniosku, do chęci, żeby nie istniała ciemność. W ogóle, czym jest ciemność? Brakiem światła. Co Jest widzisz? jest Nie, jak nie, co widzisz? Jak dochodzisz do tego momentu, gdzie chcesz oświetlać ciemność? Widzę siebie i widzę obecność. Jestem obecnością. Aha. Ciemność jest dla mnie jak brak obecności. Jak pustkowie. Jak niebyt. Poróżnia, jak niebyt. I swoją obecnością wypełniam ten niebyt. Ale zdaję sobie sprawę, że niebyt jest większy niż obecność. I skąd masz taki pomysł? Skąd to do ciebie przyszło? Nie wiem, to taka myśl. Zobacz, skąd przyszła. Z tego doświadczenia, które robię właśnie. Z jakiego doświadczenia? Z tego. Nagle po prostu poczułam się jak w niebycie, jak w całym centrum niebytu. Zobacz, co sprawiło, że tak się poczułaś. Przestraszyłam się tego. Czego? Tego, że więcej jest niebytu niż Zobacz, czego obecności. się przestraszyłaś. Ogromu. Ogromu czego? Wielkości. Tego, czego nie ma. Tego, czego nie ma. Przeraziło mnie to, czego nie ma.
Ale to zakrawa jakąś schizofrenię. Ale to mnie właśnie przestraszyło. I co o tym teraz sądzisz, kiedy na siebie patrzysz? Cały czas mnie to przeraża. Ale co? Zapal sobie światło w tym niebycie i powiedz mi, co cię przeraża? Właśnie nic. Nie ma tam nic, ta nicość. To, że tego, tam nic nie ma. To pustka. Brak obecności. To, że jest pusto. Więc zamiast patrzeć na zewnątrz, teraz spójrz do wewnątrz i powiedz mi, gdzie tę pustkę odczuwasz w sobie. W środku jest obecność. Jestem ja. Ale kiedy patrzę w środku, do środka, to czuję się jak zamknięta, otoczona tym brakiem obecności. I się zaczynam się tego bać. Gdzie to masz, ten strach w sobie? On rodzi się w kontakcie z tym, co zewnętrzne. I zobacz, co zrobisz z tym strachem. Zobacz na swoją przyszłość, aż do 2020 roku. Będę się bać swojego cienia. Będziesz się bać swojego cienia. A teraz cofnij się w czasie, do momentu, zanim zaczęłaś się bać. Jak wyglądasz? Kim jesteś? Jestem po prostu obecnością. I zobacz wokół siebie. Co jest wokół ciebie? Nie patrzę na to, co jest wokół mnie. Okej, jesteś Tylko skupiona na jestem. sobie, ale teraz patrząc na siebie z góry, możesz zobaczyć, czy pejzaż się zmienił? Pejzaż jest bardziej rozległy. Więc zobacz, wokół ciebie nic się nie zmieniło. To w tobie coś się zmieniło. I zaczął się lęk. Jesteś tam, gdzie byłaś. To Wiem, że we zobacz, mnie co się się w zmienił. tobie zmieniło. Przestałam być tylko obecnością. Czym zaczęłaś być? Zaczęłam wchodzić w kontakt z tym, co jest poza mną. To bardzo dobrze. Wchodzić w kontakt jak najbardziej. Interakcja. Ale ponieważ mogłam sobie uświadomić, mogłam zobaczyć wszystko bez barier, to mnie to przeraziło, przerosło. Moim zdaniem to, co zrobiłaś? To zaczęłaś przejmować odczucia z zewnątrz do siebie, ale to, co jest na zewnątrz ciebie, nie jest tobą. Interakcja to nie ingerencja. Ty pozwoliłaś, żeby czynniki zewnętrzne ingerowały w ciebie. Coraz więcej czynników zewnętrznych, aż do istoty, do bytu czarnego. Chyba tak było właśnie. Zostaw mnie z Anetką. Anetko, rozłącz się. Powiedz mi, o co w tym chodzi. Strasznie to dziwne jest. Tak abstrakcyjne, że oprócz kolorów czy wibracji to ciężko o tym mówić. To wszystko jest na odczuciach, na takie bardzo mgliste. Że jak przepuszczałam Bożenkę na początku jako taką obecność, to jest spokój, jest jak konstrukt taki konkretny. Czuć światło, tak jakby ona sama siebie widziała, była sobą, jednocześnie siebie widziała, była w środku, wewnątrz. I potem to zaczęło się zmieniać w taki sposób, że
To nie jest tak, że jakieś macki wypuściła na zewnątrz. Ona po prostu zdała sobie sprawę z tego, że jest coś na zewnątrz, że coś jest poza nią. I Że to uznała, jest że tylko. to, co jest na zewnątrz, to jest niebyt. Tak, Ale to tak. się nie klei, dlatego że nie mogłaby istnieć w niebycie. No tak, to było po prostu ciemne i bardzo rozległe, to na Skoro zewnątrz. istnieje pojęcie niebytu, to znaczy, że ten niebyt też istnieje. Więc istnieje. Jeśli jest idea, to ona już istnieje. Więc to coś ma istnienie. Więc to jest błędne. Tak, weszła z tym w kontakt, weszła z tym w interakcję. To ją zaczęło przerażać. Właściwie ona sama się zaczęła przerażać, kontaktując się z tym, przenikając to, tak jakby to ona przenikała to ciemne, a nie to ciemne ją. Ale zapal Odwrotnie światło było. i zobacz, co to jest to ciemne. Wszystko, co otacza, mnogość różnych energii, to wszędzie jest energia. To nie ma tak, że nie ma niczego. Jest wszędzie mnóstwo różnych energii Widzi to o teraz? różnych źródłach. Że nie ma niebytu? Tak. Wręcz Jeśli. wygląda tak, jakby ona tę energię posiadała, czyli ona w nie Czy widzi to? ingerowała, Interesuje wchodziła. mnie tylko, czy widzi to. Tak. Nie ma niebytu. Okej. Jak teraz na to zareagowała? Tak, kiwa głową, że tak, przyznaje rację, że tak, właśnie tak. Ale mnie w tym wszystkim interesuje coś zupełnie innego. Skąd biorą się irracjonalne ręki? Surrealistyczne. Takie, których doznała. Zaczęła się z tym mieszać, wchodzić w interakcję z tym. I znowu kolejny brak logiki. Jak się można pomieszać z niebytem? Z czymś, co nie istnieje? Tak, ona widzi, że to nie jest niebyt, że to są energie różne, cudze. To teraz niech zobaczy, z czym weszła w reakcję. Z lękiem, strachem, które ma Brawo! różne. Jesteśmy w domu. Z lękiem, strachem i uznała, że to jest niebyt. Nie, tam jest mnóstwo tego lęku, strachu. Teraz niech zobaczy, skąd ten lęk i skąd ten strach. Ma swoje źródło w konkretnych bytach. Jedne się jakby przeszły przez nią jak wojsko, jak przemarsz, a inne się zatrzymały. I gdzie jest ten niebyt? Nie ma. Nie ma. Nie ma czegoś takiego jak niebyt. Zrozumiała? Tak. To wracamy do teraźniejszości. I teraz, kiedy już ma świadomość tego, chcę, żeby zawołała absolutnie wszystkie byty, które w nią ingerują. Wszystkie. Ten czarny jest główny. Ten gad. To jeszcze się pojawił. On był najbardziej bezpośredni, jakby zasiedlił ją, po prostu zamieszkał, wplątał się w nią. Było w jej egzystencji wiele energii takich Wszystkie byty pod nią rezonujących. podpięte, wszystkie mają stanąć w jednej linii z nim. Już. No, widzę ogromną ilość ich. To jest takie całe morze czarnych To jest głów. ten niebyt? To jest to, co dawało jej poczucie niebytu? Lęku? Tak. Poczucie niebycia sobą, co? Tak. I ogromu tego, że to jest takie ogromne. Dobra, co to za byty? DNA. Wszystko śmierdzące gady. Gady. Wszystko to jedna grupa? Jedna grupa, pomiędzy nimi też jest kilkuset humanoidów. Są miliony tych bytów, Kto naprawdę nimi jest tego bardzo zarządza? dużo. Gad. Ma stanąć przed nią. Jak wygląda? Smok, bardzo duży. Smok. Okej. To teraz niech Bożenka zobaczy. Są zblokowani. Zobaczy, jak jest z nią podpięty. W jaki sposób jest z nią połączony.
Bezpośrednio przez tego, który był wplątany w nią, zapleciony. Teraz, kiedy ma olbrzymią świadomość siebie, swojej sytuacji, wykorzysta to połączenie z nimi i odczyta wszystkie informacje z niego, do czego mu służyła, czego od niej chciał. To produkcji energii strachu. Energia strachu. I do Gdzie ją w tego, żeby sobie promieniowała produkowała? Okej, tą gdzie ją w sobie energię. produkowała? Tę energię W strachu. całym ciele. W całym ciele produkowała tę energię. Dobra. Więc pierwszą rzecz, którą sprawdzi na całej swojej linii czasowej, życiowej, jako bożenka, niech zobaczy, jak oddziaływała ta produkcja strachu na jej życie fizyczne. Zawsze stwarzała problemy. Więc Zawsze. stwarzają, wytwarzała problemy w swoim życiu. Co jeszcze? To można tak tutaj krócej powiedzieć, ale to są problemy związane ze zdrowiem, z bólami, z relacjami, no najróżniejsze, czyli tak jakby cały czas spadała w dół. Nawet jeżeli coś udaje się zrobić, to gdzieś jest taki spadek w dół, że taka jest tendencja Dobra, spadkowa cały czas. to jest wpływ na jej życie fizyczne. A teraz niech zobaczy, co oni z tego mieli, z tej produkcji, tego lęku i strachu. Żywność przede wszystkim, bo jest ogromne rzesze tych bytów się tym karmi. One to jakby ten strach stanowił ich samych. To jest ich DNA niemalże. Ale też używają tego do zasiewania. Jak zbierają to, jakiś rodzaj tego strachu, czy coś, jak w jakiś sposób to przetransformowują. I widzę, że sieją to dalej. Sieją grozą, strachem, Ile lękiem. jest takich osób jak Bożenka, które są podpięte? Te byty. To nie jest jeden konkretny projekt taki od A do Z, ale jedno wpływa na drugie. I takich osób jak Bożenka, z których lęku i strachu się korzysta, trochę w inny sposób, bo są innego rodzaju Ile ich jest? podpięcia. To są tysiące, tysiące, Tysiące. tysiące, tak, ogromne ilości. Strach łatwo wywołać bardzo. To wszystko opiera się na strachu. Widzi teraz? W jakiej strukturze bierze udział? I do czego to służy? Karmi byty obce pasożytów, stanowi ich o ich jestestwie i wciąga w to kolejne osoby. Teraz, kiedy uświadomiła sobie to wszystko, boi się? Produkuje ten lęk i strach? Nie, teraz Nie. nie. No właśnie. Jaką potęgą jest samoświadomość? Tak. Jest potężniejsza od całej tej armii. A teraz, żeby samej sobie pokazać swoją moc, na trzy wyeliminuje wszelką wypompowaną z niej energię. Raz, dwa, trzy. I jak Te wygląda teraz ta struktury. armia? Rozluźniają się te struktury. Ta armia po prostu rozprasza się. Bez Ten jej strach. energii, bez jej wiary, że są potężniejsi, silniejsi, przerażający, nie istnieją. Tak. Ja mam wrażenie, że te byty to jest taki najbardziej prymitywny, najmniej świadomy rodzaj bytów. Nie ma tam technologii praktycznie. Wszystko jest oparte na tym strachu, który wszystko klei, lepi. Zdała sobie z tego sprawę? Tak. To teraz, kiedy jest świadoma tego wszystkiego, niech nam powie dokładnie, a właściwie bardziej sobie, niech odpowie na pytanie, dlaczego w jej życiu jest tyle lęku, strachu, przed wszystkim właściwie.
to jest oczywiste, to jakby stanowiło o niej, wymieszane to było z jej esencją. To po prostu żadna terapia by nie pomogła. Po prostu jest w jej, wplecione w nią było. Dlaczego śpi przy zapalonej lampce? No bo z powodu tego strachu, lęku, który jest częścią, czy był częścią niej. Co się wydarzyło, kiedy miała 10 lat po śmierci dziadka? Mówi, że jakiś duch ją odwiedzał. To, co to, czym promieniuje, czy promieniowała, czyli tymi lękami, strachami, no to też przyciąga. Przyciąga przede wszystkim ludzi, ale też różne byty. Wszyscy ci, którzy odczuwają strach, mogą zarezonować. Więc jeśli na przykład dziadek za życia czy po Co się śmierci, stało, kiedy miała 10 lat? dziadek rezonował, bo bał się śmierci. I co się stało wtedy? Przyszedł do niej, rozpoznaje swojego dziadka? Przyszedł do niej. Jest częścią tej grupy. I czego od niej chciał? Dlaczego do niej przyszedł? Zarezonował z tym strachem, którym I co tam się promieniowała, bo wydarzyło? też się bał. Czego? Po co On to przyszedł? W jakim rozpoznał celu? jako coś swojego. Po prostu. To jest tak jak, nie wiem, czujesz zapach ciasta, które uwielbiasz i idziesz za tym zapachem, ono cię przyciąga. Dziadek tak samo poczuł coś, co znał, co jemu to zapachniało i przyszedł po prostu. Przyszedł i co? To widzę, że jest częścią tej struktury. Częścią, jest jedną z osób podpiętych pod tę strukturę, pod ten konglomerat wielki. Tych, którzy produkują I co strach tam zrobił, i kiedy do są niej przyszedł? siewcami. Powiedzmy, że przyciągnął go ten zapach strachu. I co? Ja widzę, że to jest nieświadome. On nie przyszedł do niej jako do wnuczki, żeby ją odwiedzić, tylko po prostu poszedł za zapachem tego strachu i No, ale ja to przyklejony jest rozumiem. do tego. Tyle. I co dalej? Co się wydarzyło, kiedy już dotarł do źródła tego zapachu? Widzę, że jak po prostu puzelek, jak klocek wskoczył w tą całą strukturę. Jest jej częścią cały czas. Chcesz powiedzieć, że jesteś zasiedlona przez swojego dziadka? Można tak powiedzieć. W takim Jest część. razie ma całkowicie z niej wyjść i stanąć razem z innymi. Już. Gdzie był w niej? Jest. Nie wewnątrz ciała, tylko w tej strukturze zewnętrznej, no, tak można powiedzieć. Jak wpływała obecność czy podpięcie tego dziadka pod nią, na nią, na Bożenkę? To wszystko jest taki organizm świetnie działający, nakręcający się wzajemnie. Czyli jedno i drugie produkuje strach, jedno i drugie wpływa na Okej, siebie, perpetuum mobile. produkując więcej Jak nie ona, strachu. to ktoś inny Tak. produkuje, są wszyscy w jednym krwiobiegu. Tak. Więc niech zawoła I to jest jak wszystkich wirus, to się ludzi, zaraża. wszystkich, którzy są w tym systemie, którzy są między sobą podpięci. Wszystkich. Ja widzę ich jak wisielców podczepionych pod tę strukturę. Ogromne ilości Bożenka ludzi, też takim, ogromne. jest takim wisielcem? Bożenka nie jest wisielcem, jest częścią budulca tej struktury. Ona Wszystkich go widzi? współtworzy. Chcę, żeby uświadomiła sobie, od czego chce się odpiąć. To jest wielki, wielki konglomerat. Ogromny, olbrzymi, coś niesamowicie wielkiego to jest. Na mnie nie robi to żadnego wrażenia. Uważam, że ona jest potężniejsza. No i stanowi taki bardzo ważny punkt całej tej budowli. Bez jej energii i strachu to się rozpada.
Ale ona już nie oddaje ani strachu, ani swojej energii. Tak, dlatego te szyki się rozpraszają cały czas. Co powoduje skurcze w jej nogach i brzuchu? Mieszanina tej czarnej, gęstej mazi w niej. On, jego On, obecność. tak. A co powodowało zawroty głowy? Implanty. Te z głowy. To jest Okej. sześć, te sześć w kształcie litery S. To jest to, o czym mówiła Bożenka, że odczuwasz coś po prawej stronie? Tak. A co jest przyczyną, lub jeśli taka istnieje, jej pogarszającego się wzroku? To, że on ją zasiedlał, jego obecność w środku, bo coraz więcej było czarnego, coraz mniej jasnego, tak jakby rozpychał się w niej. Ta mereszka była bardziej czarna niż biała i to postępowało, więc to tak jak mówiłam wcześniej, jakby proces jest spadkowy, w dół, coraz gorzej, gorzej, gorzej. Pogarsza się. Okej. Pogarszało. A co jest przyczyną tego ogromnego wstydu, który ma w sobie od dziecka, od kiedy pamięta, tego poczucia gorszości? Na planie fizycznym mówi o pochodzeniu z wielodzietnej rodziny, gdzie się nie przelewało. A jest przyczyna ezoteryczna tego poczucia? Jest, ale ona nie wynika z miejsca, w którym się urodziła i z wielodzietności. Ona wynika z jakichś wcześniejszych doświadczeń. Jakby rodzina stała się pretekstem do zracjonalizowania tego poczucia wstydu. Więc co to za wstyd? Co to za autosabotaż? Związany z jakimiś porażkami z wcześniejszych wcieleń. I gdzie nosi w sobie takie zapamiętane złogi wstydu? Widzę w trzech miejscach. Miednica, dół brzucha w okolicy pępka i ramiona. To teraz niech zobaczy to i niech nam powie, jak to wpływa na jej życie, te złogi. Ramiona, miednica, dół brzucha. Ona się czuje bezwartościowa, czuje się gorsza, czuje się, sama siebie zaniża, sama siebie sabotuje, sama sobie nie wierzy. Nie wierzy, że ma siłę, boi się sama siebie. Teraz widzi, co sobie robi? Tak. Jest gotowa to z siebie wyciągnąć? Tak. W takim razie wkłada swoje energetyczne ręce do swojego ciała i ściąga te wszystkie złogi wstydu po wszystkich porażkach. Tak naprawdę porażki najwięcej nas uczą. Są najbardziej rozwijające. Teraz się jeszcze wstydzi tego, że oskarżała swoją rodzinę o swój własny wstyd. I to właśnie tak działa. Znowu takie perpetuum napędza, mobile. Więc to też wyciąga. Nie ma znaczenia. Status. To, co ma znaczenie, to jej poczucie własnej wartości. Wyciągnęła do portalu? Tak. Z twarzy jeszcze. Już. Wyciągnęła? Tak. Więc teraz, kiedy powiem, przypomnę jej, że pochodziła z wielodzietnej rodziny i tam się nie przelewało, jak reaguje? Ja widzę, że pod tym wstydem była taka radość z tego powodu, że jest ich dużo. I ta radość się teraz wybiła na wierzch, wręcz nareszcie. Rodzaj dumy. Okej. Że nie pieniądze, tylko właśnie taka, to, że są bliskie sobie osoby. To jest najważniejsze. Okej. Że to jest wielka wartość. Tak mówi. Zauważa to w ogóle dopiero teraz. I zaradność tych ludzi stanowiących rodzinę. Teraz niech odpowie sobie sama, czy jest przyczyna ezoteryczna jej problemów z pamięcią, z koncentracją, z uczeniem się, przyswajaniem nowych rzeczy, języków, z wysławianiem się.
Tak, obciążenia tym zasiedlanym bytem, zasiedlającym bytem. Dużo ingerencji działo się w głowie, plus ten kask z myśli ciemnych, odgradzający tak naprawdę i bardzo. Jaki jest strach, to jakby inteligencja opadała, możliwości opadały, wszystko jest takie ciężkie, trudne. Percepcja jest dużo gorsza, rozumienie rzeczy jest dużo gorsze. Było. Rozumienie ludzi, tak, tylko pokazuje mechanizm, tak, jak jest dużo tutaj skoncentrowanego strachu, to wszystko idzie w dół. A czy jest przyczyna ezoteryczna tego, że jej związki małżeńskie uważa za nieudane? To ta pomylona trochę percepcja, właśnie taka powodowana strachem, wstydem, niewiarą w siebie, tym, że nie zasługuje, żeby było dobrze. Więc nawet jeżeli jest dobrze, to nie widzi tego, że jest dobrze. Nie widzi, że ktoś ją ceni, że ktoś kocha, że ktoś chce dobrze, że ktoś z troski to robi. Wręcz sabotuje to. A dlaczego całe życie ciężko pracuje? Ma takie poczucie, że nigdy nie jest wystarczająco dużo tych pieniędzy, żeby mogło odetchnąć. Żeby tę winę wykupić niejako. Jaką winę? To poczucie winy, które odczuwała, czyli jakby sama siebie karała, rodzaj kary to jest ta ciężka praca, że musi zasłużyć, więc Na musi co? ciężko pracować. Na co Na ma zasłużyć? wszystko. Na wszystko. Bo się czuje sama ze sobą słabo, źle. Okej. Zobaczyła ten mechanizm autosabotażowy? Tak. Uświadomiła go sobie? I wyeliminowała? Teraz to robi. Już. Teraz jeszcze odczułam takie blokady związane z tym autosabotażem. Tutaj na poziomie krtani, szczęki, gardła, Co tam ma? szyi. To było. To też jej produkcje, takie związane z niezasługiwaniem, że nie Chce to mogę zostawić? poprosić o to. Czy wyciąga? Nie, nie. To wyciąga do portalu. Wszystko. Wszystkie programy autosabotażowe. Wszystkie blokady. No, to jest takie, że pragnę, ale nie śmiem o to poprosić, bo nie zasługuję. Wyciągnęła? Wyciągnęła całe niskie poczucie wartości z Tak. iluzją. Chciałabym z nią na chwilę porozmawiać. Zostawisz mnie z nią? Tak. Zostaw mnie z nią. Hej, Bożenko. Jestem. Jak się teraz czujesz? Odgruzowałyśmy bardzo dużo, ale jeszcze dużo jest Zaraz do odgruzujesz odgruzowania. całą resztę. Powiedz mi, co oznacza pierwsza pięć? Wstaję wtedy, budzę się. Dlaczego? Co oznacza pierwsza pięć? Co to za godzina? Co to za kod? Co to jest? Nie wiem, jakbym sobie coś ustawiła w głowie. No zobacz, co sobie ustawiłaś. Zobacz ten mechanizm. To nie jest z zewnątrz, to jest moje. To zobacz, co sobie tam ustawiłaś. Co to za zegar? Taki zegar biologiczny. Taki kolejny powód, żeby mieć nad czym się zastanawiać i mieć wytłumaczenie, dlatego że się boję. Żeby Jakiś utrzymywać w powód, sobie lęk. żeby racjonalizować jakoś, skąd to się bierze, że to nie ja. Ale to wszystko ty. To wszystko ja. Nadal chcesz utrzymywać w sobie ten mechanizm? Nadal chcesz się pobudzać do strachu, lęku, utrzymywać go w sobie? Nie.
Chcę się tego pozbyć, chcę, żeby to zniknęło ze mnie. Zaraz to zrobimy. A teraz powiedz mi, kim była ta postać, którą widziałaś z tymi szczypcami, która zakładała ci coś w klatce piersiowej, później czułaś jakieś płytki, kable w sobie, które chciałaś wyciągać? Ktoś przy mnie jest cały czas. Zobacz na ten ogrom różnych istot. Ktoś z nich? Nie jestem pewna, czy ktoś robił przy mnie coś szczególnego. Nie jestem pewna. Gdzie masz tę niepewność w sobie? Po prostu wiem, że to promieniowanie z tych myśli czarnych, moich, własnych, też powoduje różne iluzje. Manipulacje. Mówiłaś też o innych snach, że coś ci kazało medytować. Od tamtej pory boisz się medytować. Też odbieram komunikaty od tej grupy. Jest Ten czarny był częścią mnie, wpleciony. Czasem słyszałam komunikaty, które on otrzymywał. Wszystko to się miesza, wszystko jest. A jeszcze jeden sen, a ten, w którym poczułaś, że coś z ciebie wychodzi, jakiś duch. Co to było? Jest dziadek, ale jest tych duchów dużo więcej. Okej. Powiedz mi, czy chcesz zostać w tej sytuacji, czy chcesz ją zmienić? Chcę zmienić, chcę już z tego wyjść. Bardzo dobrze. Gotowa? W takim razie otwórz przed sobą portal. Całkowicie neutralny portal. To jest twoja cudowna kreacja. Neutralna. Całkowicie neutralna. Otworzyłaś? Tak. A teraz na trzy wejdziesz do tego portalu. Raz, dwa, trzy. I powiedz mi, co się dzieje. Wszystko drży. Przechodzą mi dreszcze przez całe ciało. Jest jakby bardzo dużo się działo we mnie. Jakiś bardzo dużo różnych działań. Wszystko się rusza. Co się rusza? W ciele wszystko tak oscyluje i drży. I się zaczynam uspokajać. I ten spokój idzie od nerek w górę pleców, poprzez pośladki do głowy i na końcu ręce i nogi. I już. Okej, zostaw mnie. Jest spokój. Dobrze, zostaw mnie z Anetką. Anetko, rozłącz się. I powiedz mi, jak teraz widzisz Bożenkę w tym portalu, który sobie otworzyła. Zneutralizowana. Czyli taka gładka po prostu. Gdzie są Gładka implanty? neutralna. Nie ma. A gdzie jest ten gruz, o którym mówiła, że trzeba jeszcze tyle odgruzować? Nie ma, to też odpadło w postaci smutku. Też się rozpuściło, to zneutralizowało się. Rozumie, że wystarczy podjąć decyzję. To ona decyduje o swoim stanie. Lepiej? W takim razie zamykamy portal. Jak teraz widzi tę armię? Jako coś obcego. Odpinamy się od tego. Tak. Pierwszą rzeczą niech przekaże wszystkie informacje z tej sesji tym ludziom podpiętym pod ten system, swojemu dziadkowi.
Strach jest takim, tak mówi właśnie Bożenka, że strach oślepia. I tylko pojedyncze istoty są w stanie jakąś odrobinę tych informacji Nie przyjąć. interesują nas inne istoty, ale bardzo interesuje nas ona. Każdy jest w swoim procesie i my ten proces bardzo szanujemy. Jeśli ktoś chce zostać w strachu, ma prawo zostać w strachu. Ale ona już do tego systemu nie należy. Nie, nie należy już tam. Przekazała? Dobrze. To teraz. Nie ma strachu, nie ma lęku. Nie ma podpięć, nie ma implantów. Czas anulować to wszystko. Na całej linii czasowej, w tym momencie. Wszelkie pakty, kontrakty, przyzwolenia, implantowania, operacje, wszystko jest anulowane i znika. I znowu jest takie bardzo silne drżenie i dreszcz w Bożence. Znowu bardzo dużo się dzieje i się znowu uspokaja. Czas podnieść sobie częstotliwości, wrócić do swoich energii, parametrów, żeby sobie odwrócić ten cały proces. Podczas tej sesji mówiłaś mi, że ona miała poczucie spadania w dół. Tak. No to teraz uleci do góry. Leci i leci i leci. I podnosi sobie swoje częstotliwości. Robi się lekka, świetlista, cudowna. Coraz bardziej odczuwa siebie. I leci. I wznosi się. Robi to. I jak się czuje? Lżejsza, wreszcie dobrze ją czuję, ale dopiero teraz, kiedy podniosła wibrację, tak przyjemnie. Więc leci jeszcze wyżej i robi się jeszcze lżej i jeszcze lżej i wyżej i coraz bardziej błogo i spokojnie. Nosi, była jakaś przyjemność i sympatia się pojawiła, Cudnie taka i sympatyczność. I jeszcze wyżej, i dalej, i jeszcze lżej, i jeszcze bardziej błogo, i jeszcze cudniej. Cały czas wznosi się. I jeszcze. Lżej, ciszej, spokojniej, radośniej, przyjaźniej. Co ciekawe, jest teraz dużo jaśniejsza i jest wcale niewielka, ale ta jasność, która z niej bije, jest bardzo rozległa. Nie trzeba się rozpraszać wcale, żeby świecić. Ona sobie tak leci do góry. I niech nam powie w tym procesie, jak siebie widzi w swoim życiu. Na takich warunkach. To jest kompletna zmiana wibracji w niej samej, co natychmiast zmienia wszystkie warunki. To się pojawia jak tak diametralne, tak bardzo dużą zmianę w ogóle sytuacji, które spotyka, jakości relacji, rozmów. Jakby w ogóle inne życie, weszła w inne życie kompletnie. Tylko, że to życie nie jest zewnętrzne, tylko
Ono wynika z tego, że ona się zmieniła. Jasne. Czy teraz już może nauczyć się niemieckiego, czy tam jakiegoś innego języka? Czy może się Może, wysławiać, pamiętać? może, tak, może. Czy odczuwa jakikolwiek wstyd, poczucie gorszości? Nie. Niech zobaczy siebie w nocy, jak śpi. Ciało fizyczne śpi normalnie, widzę je śpiące, ale widzę ją tutaj, jej esencję jasną, która jest po prostu przy tym ciele i to daje poczucie bezpieczeństwa. Cudownie. To jest jej własne światło, że nie musi zapalać lampki, bo ona jest przy sobie. Ona jest swoim światłem. Oczywiście, że tak. Czy chciałaby zawołać swoich bliskich? Wspólnie z nimi pounosić się. Już wysłała informacje swoim bliskim. Wysłała im. I co? Te informacje są jak małe światełka takie. Nie odbierają te informacje, ale dlatego, że to ona wysyła te informacje, jakby samą sobą pokazuje, że to jest wartościowa wiedza, że warto usłyszeć to, co Każdy ma z do nich ma powiedzenia. taką wiedzę w sobie. To tylko inspiracja do informacji. Ale ważne jest, skąd idzie inspiracja. A ona teraz może być inspirująca, bo udowodniła swoim przykładem, że można zmienić się całkowicie. Czy chciałaby powiedzieć coś do siebie? Właściwie to, co teraz powiedziałam, to były słowa dyktowane przez Bożenkę, że jest przykładem tego, jak można zmienić wszystko. Jest przykładem dla siebie, że może zawsze wszystko zmienić. Tak. Uświadamianie i decydowanie, podejmowanie decyzji. Zawsze może zmienić decyzję. Zawsze. W takim razie niech prześlę te cudowne odczucia, to cudowne poczucie bycia sobą, tę świetlistość, tę lekkość, tę witalność do każdej komórki swojego ciała, tak jakby zapalała to światło w każdej komórce swojego ciała fizycznego i całe jej ciało. Regeneruje się, uzdrawia, wycisza i ma świadomość, że jest przy sobie, w sobie dla siebie i że jest swoją najfantastyczniejszą opoką. Robi to i nie wiem, czy Bożenka fizyczna to czuje, ale ja czuję z tej perspektywy, jakby w głowie się kręciło od takiej dużej dawki bardzo fajnej energii. Więc stabilizuje swoje energie, żeby jej głowa poczuła się w końcu dobrze ze sobą. Wszystko jest w porządku. Różne dolegliwości się łagodzą. Jakby ciało zostało doenergetyzowane na wyższych wibracjach niż odczuwała kiedykolwiek, doświadczała kiedykolwiek. Gotowa na siebie? Tak. W takim razie ona może się wznosić. To poczucie wznoszenia jest jej. Nawet jeśli stoi w miejscu, zawsze się wznosi. Zawsze świeci. Jest sobą. Rozłącz się w takim razie z Bożenką całkowicie. Wróć do swojej przestrzeni.
rozłączona ze wszystkim, ze wszystkimi. Możesz sobie przywrócić swoje przepływy energetyczne, swoją naturalną cyrkulację. Czujesz się lekko, rześko. Czujesz się sobą. Na jeden możesz sobie podnieść swoje częstotliwości, poczuć swoją radość, szczęście, miłość, swoją moc, kreatywność i efektywność i czujesz się ze sobą wspaniale. Na dwa. Te cudowne energie, którymi jesteś, wypełniają twoje ciało fizyczne i czujesz, jak twoje ciało zaczyna się unosić, robi się lekkie, zrewitalizowane, doenergetyzowane, ozdrowione i czujesz ten power wszędzie, w każdej komórce swojego ciała i chcesz wracać do swojej rzeczywistości, żeby ją tworzyć. Na trzy wracasz w pełni. Możesz otworzyć oczy. I dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak się czujesz, Anetko? Popłakałam się. Bożenko, wrócisz do nas? Tak, jest. Czy chciałabyś coś powiedzieć po swojej sesji? Coś odczułaś? Nie wiem, co odczułam. Co odczułam? Było raz dłużej, raz spokojnie. W ogóle tak parę sytuacji właśnie z Janetka na to. No bo ja chyba nie mówiłam właśnie o tym poczucie winy, nie? Ja tak właśnie zobaczyłam, jak tam czułaś, jak winna czerwonie za kogoś, za co. Czemu ja to czuję? No tak, nie, no, no piękna sesja, no fajnie, no właśnie tak to niestety przesłałam tylko, żeby właśnie pokazać, że coś można zmienić, no cały czas próbuję. Cały czas właśnie, jak się są kontakty, to komuś tam jest niby gorzej, to zawsze chciałabym komuś coś pomóc, no i tak chyba to szło, nie? Ale gdzieś jakiś taki niepokój mi się został. Pozwól mu wychodzić, weź sobie głęboki wdech i pozwól, żeby to już zaczęło opuszczać twoje ciało. Pamiętaj, że nasz umysł to jest ta część nas, która najbardziej opiera się zmianom, ponieważ jest bardzo bystre, bo każda zmiana kosztuje go bardzo dużo energii. Więc to jest oszczędność energii nie zmieniać nic. Olbrzymia oszczędność energii. Że się tak teraz właśnie te energie, właśnie to tak, ta się człowiek miała sito w tej głowie. To takie momenty, to jest naprawdę, ja to tak nazywam już to szkoło, nie? Do góry, nie? To tak właśnie, jak Janetka mówiła, że tą energię, jak to tam wypuszczała, nie? Mhm. Ja to tak czułam, ja to tak czułam, nie? No fajnie, no. Dobrze. Czas na metabolizm, ale ze spokojem pozwalaj tym wszystkim nagromadzonym lękom, bo tak jak sama mówiłaś, całe życie odczuwałaś lęki, więc trzeba ciału dać też czas, żeby tak się odzwyczaiło od starych nawyków. Cieszę się, że się przebudziłam i odnalazłam. Naprawdę jestem wdzięczna i bardzo, bardzo sobie. My Ci bardzo dziękujemy za piękną sesję. Powiedz, czy chciałabyś się nią podzielić, czy zostaje prywatna? Nie, no tak, podzielę się. Dobrze. W takim razie powiedz tylko jeszcze, czy zakrywamy twarz, czy nie? Nie, chyba nie, bo... Brawo! Będzie tak. Brawo. W takim razie dziękujemy podwójnie. Ja dziękuję bardzo.